czas, no cały czas musimy iść na dół. Tą drogę już znamy, tylko że po prostu musimy się wracać. Co ciekawe, ten gość o te lasek kalorii i croissant zniknął, nie wiedzieć czemu. No i znowu musimy wrócić do miasta Freed. Na całe szczęście, no w tym podziemiu już nie będzie żadnych przeciwników, żadnych psów, zombie, żadnych opętańców, co gorsza oczywiście. No tak, do wszystkich strumień, które tam były, już zajrzeliśmy właściwie. Okej, tu już chyba wychodziło się na zewnątrz. Trochę się to zmieniło. Nagle wszystko znowu jest zielone, zamiast być niebieskim. Oni chyba omawiali sprawę zombie w namiocie cyrkowym. Dziękuję za przyprowadzenie pokoju i szczęścia z powrotem do Freed. Dziękuję, pokój, miłość. Peace, man! Pogadamy co z tobą. Nie zapomnę o was. Czy wrócicie kiedyś do Freed? Może. Niczego nie obiecuję, ale może. Naprawdę nie myślałem, że te dzieciaki naprawdę uratują to miasto. Kto mógłby sobie to kiedykolwiek wyobrazić? Człowieku, naprawdę nie lekceważ człowieka tylko ze względu na wiek. To jest dobra nauka. Dobra lekcja dla ciebie, mój drogi. Odkąd lider potworu zniknął, także duchy w tunelu zniknęły. Teraz autobusy mogą spokojnie przez te tunele przejechać, znaczy przejeżdżać. Tak, mamy jeszcze jednego gościa, który sobie po prostu uchodzi po cmentarzu. W porządku! Tam do licha! Tak, nie spotkamy już żadnych przeciwników, także więcej ludzi chyba rzeczywiście jest na zewnątrz. Chcę przejść przez pustynię do dużego miasta. Chcę zobaczyć to miasto i chcę także odrzucić to wielkie miasto. Jestem prawdziwym, no, miejskim kolesiem. Coś takiego. Słodko! Dziękuję! No tak, miasto powinno znowu jednak tętnić życiem. Jesteście bohaterowi, a czy bohaterami. Do wymiata! Tak, czy coś to nie wymiata, że miasto zostało ocalone przez drużynę, którą dowodzi 13-latek? No a inni członkowie tej drużyny, wiadomo, mają, no, też są mniej więcej w tym samym wieku. Gdzie jest ta mysz? Ja pamiętam, że to była mysz i jak nagle zniknęła, czy coś? Tak się cieszę z tego powodu, że pozbyliście się zombie. Pozbyliście cię pocałuję. Urumieniaj się. Paula? Czy ty nie masz nic przeciw temu? Za chwilę jak Paula zasunie miazgę Nessowi, to naprawdę już nie wiem. Odbiecie kiedyś Freed? Tak, ta pani nam powiedziała. Ej, patrzcie, jakiś punk. W końcu możemy wziąć głęboki oddech na świeżym powietrzu. W końcu zombie już odeszły. A na zewnątrz czuję się taki odświeżony. I tak, rzeczywiście możemy właściwie przez ten tunel do tej pustyni i tam właśnie przez tą pustynię do miasta przejść. No albo możemy na piechotę, albo możemy także skorzystać z linii autobusowej, która no gdzieś tu będzie jakiś przystanek. Znaczy, ja właściwie nie do końca pamiętam, gdzie przystanek autobusowy w tym mieście jest, ale po prostu wiem, że jest. Znaczy, jest stopa, to co? Nie, to nie to. Autobus... A czy czekajcie, w ogóle nie wiem, kto ustawił ten znak stop w taki sposób. Nie lepiej jakby tak, nie wiem, bliżej skrzyżowania. O, mamy właśnie nasz przystanek autobusowy. Inne sprawdził rozkład jazdy autobusów. I zawsze, kiedy tylko zajrzymy do tego rozkładu, to zawsze tu za chwileczkę pojawi się autobus. I ten autobus jedzie do Forsyth. Mogę was puścić, znaczy nie mogę was puścić, jeżeli nie macie 6 dolców wpłaty. Czy chcecie wejść? Okej, odjeżdżamy! Muzyka, która gra przy autobusie, też jest bardzo fajna. Tak, trochę mi się właściwie kojarzy z Meksykiem, albo no, co najmniej z Dzikim Zachodem. Ale naprawdę fajna.
I chyba jednak problem korków dotyczy również miast wielkomputerowych. Znaczy nie tylko miast, oczywiście to jesteś też w pustyni. Człowieku, zderzak, zderzak! Ja tutaj mam pracę, żeby jeździć, więc nie mogę wysiąść z autobusu. Od was zależy, czy chcecie może wyjść z autobusu i przejść przez pustynię. Hej, to wolne miasto! I się cofnął zamiast stać w korku jednak. Zresztą czekajcie, co jest jakaś, nie wiem, droga jednokierunkowa czy co? Bo tak to wygląda. Pogadajmy może. O, ten korek trwa wieki! No. O człowieku, ja przecież muszę jechać. O, bo ja nie będę z nim jakoś szczególnie gadał. Nie ma potrzeby. No i tak, będziemy musieli przejść przez pustynię do miasta Forsyth. Oczywiście, no bez kłopotu się nie obejdzie. Tu mamy jakby co sklepów, w którym zobaczymy może najpierw co mamy do kupienia. No mamy mniej więcej. Mamy mniej więcej kijek pana baseballisty, czyli nową broń dla psa. Także poza tym mamy luksusową patelnię dla Pauli. No i także widzę, że ten goście może nam sprzedać kolejną monetę snu. No i w nią znowu wyposaży się Ness. Wow, aż nie wierzę, że w tamtej walce z tamtym bossem w ogóle nie zużyłem żadnych przedmiotów czy coś. Zobaczmy, ile mamy kasy? 8 tysięcy! Może wtedy wystarczą. Dobra, oczywiście potrzebuję parę rzeczy sprzedać, żeby się wyposażyć w to wszystko. Tak, ja może sprzedam mniej więcej, co my tu mamy takiego zbędnego. No może ten, może bomba albo spray na insekty. No może spray na insekty będzie rzeczywiście mniej przydatny w tej grze. Paula, co ty masz? Co, czego możesz się podobać? Oczywiście, czerwona wstęga. Więc najpierw może od Pauli sprzedamy czerwoną wstęgę. O, 89 tonców. Teraz no znowu sprzedam też od nas, jak mówiłem, spray na insekty. Za 9 tonców, wow. Widzicie, jak zbędnie jestem przerodny, nie jest nic szczególnego warty. I teraz kupimy sobie, jak mówiłem, po pierwsze kijek pana baseballisty dla Nessa. On wysywa płynność się o 12, czyli całkiem nieźle. Także, jak mówiłem, luksusowa patelnia dla Pauli. Ofensywa o 10, czyli też nieźle. No i wspominana moneta snu, również dla Nessa. Podniesienie defensywy o 15. I oczywiście możesz mieć moją twardą czapę. Widzicie? Dopiero teraz w tej grze sprzedaliśmy tą twardą czapę, którą zdobyliśmy w Dolinie Peaceful Rest. Czyli widzicie, przez jak długi czas ten przedmiot naprawdę się przydaje. I już nic więcej nie potrzebujemy. Czy coś sprzedajesz właściwie? Nawet nie widziałem, że on coś może sprzedać. Mokry ręcznik leczy nas z udaru słonecznego. Tak, jesteśmy w pustyni i pustynia właśnie jest takim miejscem, w którym może wystąpić taki status jak udar słoneczny. I udar słoneczny właściwie, no jeżeli zbyt długo będziemy chodzili po piasku w pustyni, to będzie działał no tylko poza walką, no chyba też w walce jak przeziębienie, czyli to jest tak jakby słabsza wersja trucizny. Jak mówię, działa jak przeziębienie, tam 4 punkty zdrowia stracimy podczas walki, coś takiego. No nie ma potrzeby tutaj nic kupować. No i tak, ten gość niby nam proponuje... Proponuje nam pobyt, niby drzemkę, coś takiego. Ale oczywiście on to proponuje za pieniądze. A jak się nie mylę, niedługo chyba możemy się zdrzemnąć jednak za darmo. Więc po prostu wiecie, że to się nie opłaca oczywiście. Na razie pozbędę się mojej kasy, tych 1900 dolców może, tak coś koło tego. No i jeszcze przejdziemy się dalej. Tak jakby co, na wstępie do tej pustyni zawsze zaatakuje nas kolejny odgrywający hamakret. Oczywiście wiemy, że będzie on aż zbyt łatwy w tym etapie gry. Spaćmy. No tak, ten gość wojskowy jest znowu. Nie gadać zbyt głośno. Czego chcecie? Mam czego potrzebujecie. I co my tu mamy? O, nową broń dla Jeffa. Zipgun. I także trochę budynkowych rakiet. Zawzywać i bombę.
Czyli muszę jeszcze raz przejść do sklepu, do bankomatu i załatwić sobie znowu trochę kasiory. Nie chciałem wyjść oczywiście, ale gra myśli inaczej. Czyli weźmiemy sobie 500. A mogę wziąć 4, ale mniejsza. Właśnie to chyba jak się pojawimy znowu, to znowu ten kres się pojawi. Naprawdę nie mam pojęcia, po co on? Czyli to był pomysł? No bo serio, i to chyba jest zbyt genialne, żeby to był jego pomysł. A teraz pogadajmy z naszym panem sprzedającym. Co my w ogóle jeszcze możemy sprzedać? Co my to mamy mniej więcej sprzedają? O, oczywiście spray na insekty. Nie chcę teraz... Na razie chcę sprzedać się ten spray na insektów i od niego. Tak, w tej pustyni też będzie paru, no właściwie nad paru, no kilku nowych przeciwników właściwie. Ale żaden z nich to chyba nie jest robak, no ewentualnie jest jeden, ale on pojawia się rzadko. O nim opowiem właściwie kiedy indziej. Dobra, dajmy gościowi, sprzedamy mu ten cały spray na insekty. Kupimy sobie zipgun dla Jeffa. I tylko 40 ofensywa poniosło, no nie było do końca warto, ale no zawsze coś. I wiecie co, mam właściwie szczerze powiem, że właściwie no na tym już mam zamiar dzisiaj zakończyć let's play. Bo naprawdę no w tej pustyni, no po prostu nie jestem na nią jakoś szczególnie przygotowany, żeby omówić się co tam się dzieje, co możemy znaleźć, takie te przeciwnicy, ich słabości, tego typu rzeczy. Więc jak mówię, na dzisiaj może skończę ten let's play. Nie wiem po co znowu gadam do bankomatu. Oczywiście chcę przejść do telefonu i pogadać za to, żebym mi zapisał grę. Jak mówię, na dzisiaj to już będzie wszystko, jeśli chodzi o Let's Play, o mój Let's Play Earthbound. A dzisiaj to wszystko, CDDZO, zapraszam na kolejne Let's Play z innych gier i oczywiście z Earthbound tym bardziej. No, to był kiepski koniec, czy nie? Po prostu nie wiem, czasami mi się tak dziwnie to wszystko układa, po prostu nie wiem, jakbym miał to kończyć na siłę, ale po prostu nie wiem, czasami mi to tak wychodzi. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. A więc CDDZO, zapraszam na kolejne Let's Play, szczególnie na te z Earthbound, bo już lepiej.